jak Martyna w tej chwili robię. Cześć, Michał. Dobry. Co za urządzenie konstruujecie? Właśnie robimy Atlas, skręcamy. Atlas. Atlas nie taki szkolny, w którym macie mapy, tylko do czego to służy? To jest do Atlas, to jest do funkcji, to na przykład można liczyć kratę, można robić bardziej plecy, nogi, to jest wielofunkcyjne. Czy to jest normalne wyposażenie waszej sali gimnastycznej? Czy to było w szkole i nauczyciele myśleli, że to trzeba kupić? Nie, to było na to, że wymyśliliśmy na matkę. Właśnie chodzi o to, że program grantowy to jest realizowanie ich pomysłów. Wyglądało to jak? Rzuciliście pomysł? Czyli nawet złożyliśmy taki projekt, to było kartka. I tam wszystko oddaliśmy, uzasadniliśmy dlaczego. I ponieważ to głosowania, wygraliśmy i ten musieliśmy zamówić. I teraz prowadzimy. Macie już Atlas, tam jest, co to jest z tyłu za wami? To jest łapkołoweczka. Nie. Widzę, że macie obciążniki, ile bierzecie na klasę? 110. 110, 70. Więc o to chodzi, że oni mogą realizować swoją pracę. Dostaliście to stale do wykorzystania na siłownię, tak? I to już drugi raz, jak ją uzbrajacie wręcz. No, pierwszy pyszczy wygraliśmy i drugą tak samo. Czyli ile sprzętu już się udało? Znaczy ogólnie to wartość między 6 tysięcy, to już trochę jest. Będą dwie ławki na wyciskanie, dwie krajowe, czyli regulacyjne. Będzie pewne stojaki do przysiadów, będzie drążek, będzie pole do dipów, ogólnie gryfy handle, gryfy łamane, proste sztami. No i będzie tyle. I planujemy jeszcze lustro, żeby było. I planujemy lustro, bo jeśli ćwiczę, to możemy, jak patrzymy, to wiemy, jak robimy błędy, po prostu trzeba poprawić, czy jak uciekać, czy coś, to jest bardzo ważne. Widzicie, to oni są inicjatorami tego, co powstaje. O! Super, czekamy. To kolejny dzwonek. Dzwonek na to, żeby wam opowiedzieć, że to oni są inicjatorami w tej szkole, to wy, jeśli tu będziecie, jesteście, to wy decydujecie o części wydatków i to, jakie wyposażenie ma mieć szkoła. To będą rzeczy, które wy musicie przekonać innych uczniów, że są wam potrzebne. To jest taki rodzaj budżetu obywatelskiego, środków około 4000 zł, tak chłopaki? Tak. Każdorazowo, które są dawane do konkursu i to wy w ramach tego projektu wrzucacie pomysł i najlepszy pomysł wygrywa, więc też troszeczkę musicie przekonać. Jak wam się udało? Ile osób zagłosowało za tym, żeby wasz pomysł? W drugiej decyzji mieliśmy chyba 35 osób za, a drugi miał bardzo mało, a w pierwszej edycji to mieliśmy ponad, bo wpisaliśmy karty, to było ponad 50 osób, więc oni to robią z pasji i miłości i taka jest ta szkoła, że pozwala im się realizować, bo jest gdzie pójść na siłownię w okolicy? Jest niedaleko. Ale bezpłatna partner? Bezpłatna. To jest na świetlicy. A tu macie w szkole, więc możecie przyjść na przykład. Tak, tak, to wiecie, tutaj może w szkole. Jest taki problem, że wiele osób na przykład zostaje, jak czeka na powrót do domu, to jak nie mają celu, prawda? Czyli też na szkole możemy przyjść do szkole. Super sprawa, więc jeśli macie swoje pomysły, przychodzicie do szkoły, przyjdźcie z bagażem pomysłów takich jak oni, a jak chcecie z chłopakami i dziewczynami poćwiczyć, to zapraszamy. Patrzcie, oni wszystko składają sami, to jest ta energia. Super, działajcie. Nie ma sprawy. 83, 283. Pierwsza sprawa.